Telewizja Kopernik. Twój styl życia. O miejsce do parkowania w miastach coraz trudniej. Warto więc postarać się zaparkować tak, by inni nie mieli kłopotu. Samochód zaparkowany na ścieżce rowerowej, na chodniku, ci tak zwani mistrzowie parkowania, bo takich internauci lubią okrzyknąć, jest ich dużo, mało, coraz więcej, ta świadomość się zmienia, kierowcy zwraca uwagę, że przestaw auto o te 30 cm. Coraz więcej, tak naprawdę przybywa nam co miesiąc około 1000 samochodów w Olsztynie i to widać, ludzie parkują praktycznie wszędzie, w każdym miejscu, ostatnio zwróciłem na jednego kierowcy uwagę, że to jest trawnik, on mówi, przecież ja muszę gdzieś zaparkować i poszedł z tobą. Spotyka się pan z takimi interwencjami, których jest pan świadkiem, właśnie kiedy kierowcy mówi, no źle zaparkowałeś, tylko co ważne, chyba kulturalnie należy to robić. No kulturalnie, każdemu się w sumie zdarzy gdzieś tam nie tak zaparkować, też się spotkałem, że i sam tak zaparkowałem i też ktoś mi nawet na lejkę przykleił, no i byłem pełen pokory i uważam, że zrobiłem błąd i dzisiaj staram się uciekać od takich zdarzeń. To z czego pana zdaniem wynika to zachowanie, kiedy ktoś, no pośpiech, stajemy nie na jednym, a na dwóch miejscach, nie mamy chęci, ochoty, czy rzeczywiście czasu, żeby to auto przestawić? Sądzę, że z pośpiechu, z zagonienia. Ludzie gonią, lecą, nie myślą, nie mają czasu na to, żeby później gdzieś się przestawić, żeby szukać następnego miejsca, a dwa, no z takiego brzydkiego stosunku do prawa. Kiedy podejdziemy do kierowcy i zapytamy go, dlaczego zajmuje nie jedno miejsce, tak jak mówią przepisy, a zajmuje tych miejsc dwa albo trzy, bo takie przypadki są, te tłumaczenia są bardzo różne. Pośpiech, to, że sąsiad obok stanął niewłaściwie i ja muszę po prostu jakby kontynuować ten cykl. Z czego to wynika? Łatwiej nam jest zrzucić winę na kogoś innego, zrzucić to na pośpiech? Zdecydowanie, tak. Częściej upatrujemy przyczyn w czynnikach zewnętrznych niż wewnętrznych, no bo po prostu łatwiej jest nam przerzucić winę na okoliczności niż przypisać winę sobie. Jak w takim razie próbować sprawić, żeby tych sytuacji było mniej? Taka zwykła, kulturalna, ludzka uwaga to jest no, klucz do sukcesu? No tak najlepiej, tak żeby nie eskalować agresji, bo to też nie będzie miało żadnego sensu. Lepiej po prostu życzliwie poinformować, powiedzieć, czy mógłby pan na przykład trochę się przesunąć i tak dalej, niż stosować inne bardziej jakieś zaczepne, agresywne metody. Myśli pani, że takich zachowań trochę Polakom brakuje na drogach? Jesteśmy właśnie raczej nastawieni agresywnie, wrogo do tego sąsiada z miejsca parkingowego obok? Myślę, że trochę tak. Brakuje nam trochę tej kultury jeszcze, tak? I jazdy, i parkowania również. No jesteśmy skłonni jednak do szybkich, agresywnych zaczepek i kiedy ktoś nas zdenerwuje, tracimy kontrolę często nad reakcjami, a to nie o to chyba chodzi. Tych wykroczeń związanych z parkowaniem niewłaściwym jest bardzo dużo. Jesteśmy jednak w stanie wymienić kilka takich no, najczęstszych, tych, które mundurowych najbardziej drażnią, tak to nazwijmy. Bardzo często zdarza się, że kierowcy w bardzo bezmyślny sposób łamią te przepisy. Stają na chodniku, nie zostawiają miejsca do przemieszczania się dla pieszych, dla rowerzystów i bardzo często tam, gdzie są ścieżki rowerowe, są sytuacje, że kierowca pozostawia swój samochód na ścieżce rowerowej. Jest to no, bardzo złe zachowanie z tego powodu, że utrudnia tym niechronionym uczestnikom przemieszczanie się w ruchu drogowym. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv